Cześć, siemano, witam was w pierwszym odcinku z nowej gry, ale z gry, która jest po raz pierwszy na moim kanale. Jest to City Economy Service to Your City. Czy jakoś tak. O co chodzi? Rozpoczynamy karierę, zobaczycie. Gra ma na celu to, że zaczynamy jako śmieciarz. Żadna praca nie hańbi. I potem możemy zdobywać różne nowe jakby zadania. Być nowymi, że tak powiem, grupami, serwisami, w sensie obsługą w naszym mieście. Hydraulik, ogrodnik, laweciarz, no i różne zupełnie inne tam zawody. No i co? Gra jest ogólnie polskiego studia. Polskie studio stworzyło tą grę. Sterowanie pozostawia wiele do życzenia, bo chwilę grałem w tą grę, zresztą oglądałem parę gameplay z tej gry. Grafika jest jaka jest, ale ogólnie podoba mi się pomysł tej gry. Gra wydaje mi się naprawdę jest śmiechowa, jest może niedopracowana, ale i tak jest fajna. Podoba mi się i chcę w nią pograć. I dzięki temu też jest seria na moim kanale. Powstaje, właśnie. To jest pierwszy odcinek, więc właśnie powstaje seria na moim kanale. Jak widzicie, w tle mamy Many, czyli gra ma licencję Mana, nie ma, nie wiem, jakiegoś nam albo coś tego typu, że zmieniona nazwa, tylko jest prawdziwy Man. Także co, no. Ogólnie tak, gra będzie się ścinała. Nie wiem, co jest z tą grą, ale może optymalizacja jest po prostu lipna, ale gra ma ścinki. Przy nagrywaniu obawiam się o większe, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy, zobaczymy, jak to będzie mieć. No i co? Gratulacje z okazji twojego pierwszego dnia jako właściciel przedsiębiorstwa komunalnego. Zanim zaczniesz pracę, znajdź w pobliżu urzędnika miejskiego, który czeka na ciebie z zadaniem. Jeżeli potrzebujesz, spójrz na wskazówkę w lewym górnym rogu ekranu lub w menu. W mieście czeka na ciebie dużo pracy, więc lepiej się pośpiesz. Powodzenia! Na początku to wiadomo, no pierwsze odpalenie gry to też będzie ten. Ale... jak się gadało? F, no właśnie. Zbieranie śmieci. No pewnie, że weźmiemy, no... To jest pierwsza robota, powiecie. No są lagi, są to teraz masakryczne. Nie wiem w sumie, czemu aż to tak laguje. Czy ja mogę... Tu mamy wiadomości. Mapa, kontrakty. Maszyny, budynki. Nie, byśmy musieli wyjść. W ogóle tu mamy odżyw, umiejętności. Śmieciarz, ogrodnik, hydraulik, kierowca, holownika, drogowiec. Także to z czasem... Dobra, słuchajcie, spróbujmy. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Wejść do pojazdu. Ja mówię, grałem chwilę w tą grę. Także zmieścimy się, przyjdziemy. Oj. Także idziemy po pierwszy śmietnik. Mówię, gra jest śmieszna, ale jest też fajna. Ma taki urok swój osobisty. Mówię, są ścinki w tej grze, ale to mam wrażenie, że jednak przez optymalizację tej gry po prostu jest jak jest. A raczej nie... A no, dostałem mandat za czerwone światło. A raczej nie bardzo mi się chce patrzeć na światła. To w ogóle musimy wjechać na chodnik, żeby zebrać te śmietniki. Ale zobaczymy, jeśli będziecie oglądać tą serię... Stój. Jeśli będziecie oglądać tą serię, najpierw otwórz ramię na... F. Rozbierzemy śmietnik. Myszką w ogóle się też obracamy. F. Teraz... wywalamy śmieci. Denerwująca jest też ta grafika, że właśnie jak kamerka obraca się, to przechodzi przez budynki bardzo często, no ale... Cóż, tak to już bywa. Dobra. Nie chowamy tych rączek. Żeby to jest drugi śmietnik. Także podjeżdżamy raptem kawałeczek i... Grę w ogóle zobaczyłem pierwszy raz u Łukasza, na którego kanał zapraszam. Jest on u mnie w polecanych. Spodobała mi się ta gra, spodobał mi się pomysł tej gry.
mówię, może sterowanie, jakieś tam takie drobnostki, no nie, no pozostawiam wiele do życzenia, ale mimo wszystko podoba mi się i to bardzo. Dobra, teraz tam musimy jakby wrócić. Niestety chyba jednak musimy zwracać uwagę na światło, bo... Pytanie, jak to by teraz tu wyjechać? Czy kamerę mogę zmienić? Nie mogę zmienić kamery, to jest trochę lipa. Dobra, tu śmietnik gdzieś będzie, a tam jest, okej. To zrobimy tak, że... Czy da się włączyć awaryjne? Nie da się włączyć awaryjne. To troszeczkę lipa. Aha, bo on się tu zatrzymał, bo nie przejedzie obok mnie. A weź se gościu mi pasem obok, no nie rozumiem cię w ogóle. Nie wiem, powiem wam, że odcinki z tej serii będą takie raczej około 20 minut niż pół godziny jak zwykle. Bo myślę, że to jest zupełnie nowa gra, zupełnie coś innego, więc zobaczymy. Jeśli będziecie ją oglądać, będę widział wyświetlenie na tej serii i będą też łapki, komentarze, to seria będzie jak najbardziej dalej, że tak powiem, na moim kanale. Jeśli wam się nie bardzo to spodoba, no to najwyżej odpuścimy tą serię i pozostaniemy przy innych. W ramach jeszcze informacji, bo są... A tamten śmietnik był na tamtej ulicy. Czyli teraz musimy trochę zawrócić w ogóle. W ramach jeszcze informacji, ponieważ większość z was pewnie nie wie, albo... O, ale się zmieściliśmy. Jest sporo zmian na moim kanale. Wiem, po raz kolejny wracam i w ogóle, ale teraz są zupełnie inne zmiany. Skończyło ci się paliwo. Jeszcze nie skończył. Ale zaraz skończył faktycznie. To pojedziemy na stację benzynową zaraz. Jest dużo zmian na moim kanale. Chciałbym, żebyście zajrzeli do vloga, który jest ostatnio wrzucony jakoś tam kilka dni temu. W tamtym tygodniu na pewno. I dowiedzieli się, co dalej z kanałem, jakie mam plany, czemu tak, a nie inaczej, czemu była przerwa, czemu teraz wracamy z zupełnie inną, że tak powiem, siłą i w ogóle. Wszystko macie we vlogu. Ja nie będę za bardzo teraz się na ten temat rozdrabniał, bo i tak... Gratulacje, ukończyłeś zadanie, zdobyłeś pieniądze, punkty satysfakcji mieszkańców i punkty doświadczenia. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Ja chciałbym mapkę. Jestem tutaj, stacja benzynowa. Czy to jest stacja benzynowa? Raczej tak. To jedziemy na stację benzynową zatankować. Także mówię, zapraszam na... Czekajcie, gdzie jest ta stacja? Tam jest stacja, dobra, widzę. Także zapraszam was do tego vloga, żebyście sobie przejrzeli, dowiedzieli się. Bo myślę, że naprawdę... Ej, no czemu on sobie pojechał na czerwonym? A jak ja pojadę, to dostanę mandat, tak? Dobra, jest zielony. Także mówię, zajrzyjcie do vloga, tam dowiecie się naprawdę wszystkiego. Wszystkiego to jest vlog, który jest bardzo konkretnie, niekonkretnie nagrany. Jest nagrany po prostu kamerką i no dość nieważne. Ale jest tam naprawdę dużo informacji, które myślę, że kogoś, jeśli ktoś chce mnie oglądać, to... Okej, w ten sposób to działa. Dobra, co tu za wiadomość mi mryga? W ogóle tak, witamy w naszym mieście, dziękuję za wybranie naszej dzielnicy na rozpoczęcie działalności. Mieszkańcy poprosili o polepszenie jakości usług i mam nadzieję, że spełnisz ich oczekiwania. Czeka cię dużo pracy, ale jesteśmy pewni, że twoja firma sobie poradzi. A teraz wracaj do swoich zadań. Gratulacje i powodzenia. Okej. Okay. Rynek nieruchomości w naszym mieście czeka na ciebie. Myślałeś kiedyś o rozszerzeniu swojej działalności? To idealny sposób. Chciałbyś zobaczyć logo twojej firmy w całym mieście? Możemy ci pomóc. Chcesz zredukować koszty i zyskać dodatkowy... dodatkowy dochód, ale dobra, nieważne. To proste, jeśli jesteś gotowy do inwestowania w nieruchomości. Przejdź do menu sklepu i przeszukaj listę budynków. Każdy z nich to nowe zasoby i możliwości dla twojej firmy. Okej. Okay. Myślałeś kiedyś o czymś większej ciężarówki? Okej. Okay.
Drogi kliencie, potrzebujesz pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa, czy chciałbyś zakupić nowy sprzęt lub budynki? Uważaj na to, uważasz, że to odpowiedni moment na wzięcie pożyczki? Mamy właśnie nowe, wspaniałe propozycje. Okej, bank. No i co? I tutaj. Oczekujące prace. Gdzie by to... Weźmiemy sobie... Co jest? A, bo tu czas mi ucieka, no tak. Dobra, to bierzemy to. Weź pracę. To też... Nie, nie mogę. Dobra, to jedziemy po... Tylko czekajcie, jeszcze mapka. Pojedziemy tą uliczką. Dobra. Pojedziemy tą uliczką tutaj. I później tam zawrócimy sobie. No kurde, wiecie co? Byłem przekonany, że gorsze jest to sterowanie, a wcale takiej tragedii nie ma. Nie wiem, może to kwestia, że... Nie no, nie zmieniałem za bardzo stawień. Brakuje mi tu awaryjnych. To jest problem. Naprawdę, brakuje mi tu awaryjnych świateł. No zobaczcie, teraz stoję na ulicy... Na ulicy, tak. Samochody mnie nie wyprzedzą, no bo to jest taka gra. Brakuje mi tych awaryjnych, naprawdę. Dobra, 11 minut odcinka. Drugie zadanie wykonujemy. Zatankowaliśmy. Nie wiem, czy nie jest za głośno, ale to przekonamy się. Jeśli macie jakieś właśnie sugestie, że na przykład, nie wiem, gra była za głośno, czy coś, to piszcie mi, bo ja też nie jestem w stanie wszystkiego wykryć, więc potrzebuję waszej pomocy, żebyście mi doradzali, tak? Słuchaj, Adek. Za głośno, przycisz to, bo nie da się tego oglądać, czy coś tego typu. Naprawdę potrzebuję takiej waszej pomocy. Ojejku. Gdzie jest pójść do śmietnika? O Boziu, poważnie. Musimy tam wycofać. Czy musimy? Nie musimy, no ale... Nie zauważyłem go, Holender. No tu mam ponad pół godziny, to spoko. W ogóle spróbuję może ten, może troszeczkę ustawienia grafiki zmniejszyć. Grafika jest jakoś tam ustawiona w miarę dobrze, więc... Chociaż te spadki to nie wiem, czy to właśnie... Ja mam ogólnie problem, nie wiem, mój komputer jest taki, że mam dość spory problem ze spadkami FPS-ów. Procesor, no nie oszukujmy się, komputera nie ma wcale najgorszego. Grafika przydałaby się lepsza, ale i tak jest dobra. Ale niestety spadki FPS-ów są częste w mojej, u mnie. Dlatego... A zresztą nie będę wam mówił, bo to jest powiedziane we vlogu, jeśli będzie was to interesowało. Coś więcej na ten temat, to po prostu musicie obejrzeć vloga. Mamy 30% zapełnienia ciężarówki, więc... Już tego gościu nie chciałem cię przejechać. Cię chyba na szczęście nie przejechałem. O Maty, Duśko, się wystraszyłem, a to burza w grze. Widziałem niby, że ten, że... Bo po tym jak wróciłem dzisiaj z pracy, to no, u mnie się zbierało na burzę. I to konkretną, no ale co, zabrzmiało ze 3 razy, chwilę popadało i tyle. Mam wrażenie, że troszeczkę jest jednak za głośno. Ale to właśnie zobaczymy, zobaczę na tej podstawie choćby tej burzy. Dlatego teraz postaram się do was pogadać. Jejku, jak brzmi, ale fajnie jest zrobione. Ostatni kontener, który już tam widzę, że się pali światełko jego. Szkoda, że kurde Beskidu nie da się zmienić kamery. To mnie bardzo boli. Widzę, że tutaj najlepiej hamować się zręcznym. Teraz jakoś tak już mniej tych spadków FPS jest.
Może już ta gra jakby się wczytała i... nie wiem. Już takie to renderowanie się zakończyło, może raz lepiej, no nie wiem. Super, ukończyłeś zadanie, zdobyłeś pieniądze, punkt satysfakcji mieszkańców i punkt doświadczenia. Otwórz pracę na tablecie. Możemy znowu wziąć śmieci, albo wziąć recykling. Ja bym proponował go przeczytać, bo misja zakończona, ok. Misja zakończona, ok. Ja bym proponował w ogóle finanse. Finanse, no właśnie. Aktywne pożyczki. Oho! Ja mam pożyczkę wziętą. Okej. Dobra, ja bym wziął po prostu teraz recykling plastiku. Tyle, że muszę wziąć, jechać teraz na... do naszej bazy, która znajduje się w sumie tu blisko. Więc jedziemy teraz, bo teraz mamy ciężarówkę do śmieci takich codziennych, tak, komunalnych. A potrzebujemy wziąć naszą śmieciarkę do recyklingu. Więc jedziemy do naszej bazy. Czerwone oczywiście. No, mamy 24 minuty, to zdążymy spokojnie. Jak widzicie, mam tak, 99% w sensie uszkodzeń, mam 1%. No kurde. No, już mam 9, już mam 4. Przez głupi znak, nie? Ale dobra, pomijam. Światło mogę wyłączyć. Jedziemy po plastik. Jedziemy po plastik, ale jeszcze odwiedzimy tego gostka. Oj. Okej, dziękuję. Dobra. Teraz jedziemy ciężarówką na plastik. O, a ta ma tutaj wysypywanie chyba. Tak. No, musimy najpierw zebrać coś, żeby wysypać. A, pojedziemy prosto. Mamy czas, to pojedziemy sobie tędy. Ale mamy 17 minut odcinka. Myślę, że zrobimy to zadanie, zbierzemy plastik i to będzie na tyle w tym odcinku. Pierwszym testowym. Mówię, naprawdę, liczę na to, że... Co to w ogóle jest? Warsztat, spoko. Naprawdę liczę na to, że... Kurde. Popiję trochę. Dobra, trudno. Przejdziemy na czerwonym, bo już nie ma co tam. Mówię, tu pojechać. Tu pojedziemy i w prawo na najbliższy. Mówię, liczę na to, że naprawdę pomożecie mi w oceniając moje filmy, tak? Dając mi znać, czy film wam się podoba, czy nie, czy ogólnie serię chcecie, żeby była na kanale, czy nie. Ja wiem, że może ogląda mnie mała ilość osób, ale wierzcie mi, że... Czekajcie, to musimy skręcić. O. No jedź gościu. Ja wiem, że ogląda mnie mała liczba osób, ale naprawdę nawet jeden, dwa komentarze są w stanie naprawdę zdziałać coś. Tu też paliwo się kończy. Jejku, no. No widzę tam jeden. A tu jest drugi. Choć co, trudno, wjedziemy na chodnik, może nie powinniśmy, ale wjedziemy na chodnik. Bo jednak prawie wszystko mamy ten... tutaj na chodniku. Dawaj, geniu, dawaj! Patrzcie, niebieskie worki! Czyli niebieskie są typowo do plastiku tutaj w tej grze. Dobra, jedziemy dalej. Tam jest tam w ogóle jakieś zadanie, jakaś babka stała z zadaniem. Myślę, że też weźmiemy.
Nie wiem, nie ogarnąłem się do końca, jak tutaj się te zadania bierze i w ogóle. Ale to z czasem się myślę, że tego nauczymy. Dobra, F. Zobaczcie, ale muszę się napić. Dobra. Odstaw kontener. Otwórz. Teraz tak. Tam jest kubeł. Gucio widzę, szczerze powiedziawszy, ale dobra. No tak, kubeł jest tutaj i kubeł jest tam po prawej. Czyli wjedziemy sobie... No ja wiem, może nie powinienem tak jeździć, ale... Szczerze powiem wam tak. Naprawdę, gdyby były awaryjne, stawałbym normalnie na ulicy i... Stawiał po prostu ciężarówkę na awaryjnej śmieciarkę i stał. Ale nie ma awaryjnych, więc nie będę stawał na ulicy, tylko wolę wjechać na chodnik i postać na chodniku, tak? Koguty włączone... Kurde, 27 odcinka, mieliśmy kończyć przy 20 minutach. Dobra, najwyżej będzie troszeczkę dłuższe. Jedziemy szybko, ostatni kubo nam został. Szybko, 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 szybko! Dawaj, Mieciu, dawaj, w sumie to dawaj, Adek, dawaj. Do tyłu. Zastanawia mnie, co ta pani od nas chce. Cyk, cyk, tak. Możecie się teraz śmiać. Ha, ha, ha. Tak, mi się jakoś zrymował. No i dobra, zadanie ukończone. F5. Wiadomości. Misja zakończona. Usuń. F. Zbieranie śmieci. Tak, mogę, ale w sumie nie, bo to zrobimy w następnym zadaniu. Słuchajcie, ja jeszcze tylko sprawdzę to drzewko. Czy mam punkt jakiś? Nie, mam 580 tysiąc. Rozbuduj firmę. Okej, okay, każdy ten. Jak to jeszcze wygląda w ogóle? Spłać. A jak ja bym chciał... No bo ja wiem, że ja mogę to wszystko teraz spłacić, ale nie chcę, no bo nie chcę się pozbyć całych pieniędzy. Śmieciarka. Prace, tu mamy różne zadania. Tutaj też zadania jakieś konkretniejsze. Nie, bo i tak muszę jechać po tam. Tu mamy w ogóle tak, dzielnica mieszkalna. Tutaj odpowiemy inne różne później dzielnice. Sklep, zobaczymy co jest jeszcze w sklepie. Ciężarówka do recyklingu papieru. Fajna ona jest, mi się tak podoba. Plastiku no to mamy. Zamiatarka, mała zamiatarka. Ciężarówka do przewozu szamba, mała ciężarówka do przewozu szamba. Ciężarówka ściekowa, mała ciężarówka ściekowa, kocioł do asfaltu. I później holownik. To po ile po 30 tysięcy. A budynki? Spalarnia. Dobra, słuchajcie. Ja zaraz odstawię naszą ciężarówkę do recyklingu. Czemu to jest znak zapytania? A, bo to jest babka ze zdolnią, okej. Odstawię do sklepu. Nie, w ogóle sobie pojadę zatankować, ale to ja już sobie zrobię to sam. A wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania mojego kanału. Zapraszam do linków w opisie, Facebook, Twitch, grupa na Steamie i kanały moich kumpli. Także co, mam nadzieję, że odcinek się podobał, trzymajcie się, do następnego, na razie, pa, pa!